jeszcze śpi. Obudźmy ją. W końcu to wyjątkowy dzień. Oj, oj, oj. Ale pięknie wygląda. Księżniczko. Hej, pobudka. Polusiu, obudź się. To dzisiaj dzień twoich urodzin. Jestem Punia. Hej, jestem twoim prezentem urodzinowym. O, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. O, dasz mi przytulaska? Tak. Dzień dobry, Polusiu. Dzień dobry, Punio. I jak ty ładnie wymawiasz moje imię. Czy to prawda, że ty masz dzisiaj urodzinki? Prawda, Punio. Ojoj, a ile skończyłaś lat? 7. O, to strasznie dużo. Jesteś już bardzo stara. Wiesz co, chciałam ci powiedzieć takie coś. Wiesz co? Co? Wszystkiego najlepszego, Polusiu. Zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń. Dziękuję. A w prezencie wiesz, co ci daję? Co? Siebie. O. Od dzisiaj jestem twoją przyjaciółką. Cieszysz się? Tak. O, ja też się cieszę. Daj przytulaska. O, przytulasek. To jest moja Polusia, wiecie? A ja jestem prezentem urodzinowym. Cudownie jest być prezentem urodzinowym. Co o tym myślisz? Super. Ej, a opowiesz mi coś jeszcze? Jakąś bajkę? A chcesz? No. Opowiadaj. Dobrze. Dawno, dawno temu był sobie mały Benio. O, jakie ładne miał imię. Chodził sobie przez 3 dni w lesie. Nie bał się? Nie. Chodził w noc, dzień i noc. Jacie, i nie zgubił się? Nie, bo chodził ze swoją mamusią. Wow, a jak miała na imię jego mamusia? Gosia. Wow, Gosia i Beniu. I co było dalej? Opowiadaj. Szli sobie drogą i drogą i drogą. Benio powiedział długo jeszcze. Mama odpowiedziała nie. Wodospad już jest. Wow, wodospad? Wow, opowiadaj. Wzięli koc, koszyczek. Mama powiedziała, co masz? Benio powiedział, co masz w koszyczku? Mama powiedziała, hamburgery. A wiewiórka niedawno im dała i w zamian tego dała im orzechy. Wow! I co? I poszli szukać jakiejś wiewiórki, żeby odebrać jej to. Ponio, czemu śpisz? A, bo ty tak pięknie opowiadasz, że się udało mi zasnąć. To kończymy jutro, dobrze? Dobrze. Pogłaskaj mnie trochę po głowie. O, jak mi miło. Kocham cię, wiesz? Ja ciebie też.